Laudetur Jezus Chrystus. W dzisiejszym podcaście będzie mowa aż o trzech tradycyjnych wspólnotach mniszek, o wspólnocie karmelitanek z Arlington, o której już Państwu wspominałam na moim głównym kanale, o wspólnocie mniszek dominikanek Ducha Świętego, to jest francuska wspólnota kontemplacyjna, i o benedyktynkach Królowej Apostołów, która to amerykańska wspólnota zakłada właśnie fundację w Wielkiej Brytanii. Zacznijmy może od karmelitanek z Arlington. To są karmelitanki, które są w konflikcie z miejscowym ordynariuszem, z biskupem Olsonem. Powodem konfliktu oczywiście jest ich wierność tradycji. Aktualnie konflikt w diecezji jest tak zaawansowany, że siostry nie mają przydzielonego przez diecezję duszpasterza, ponieważ nie chciały zrezygnować ze mszy świętej w rycie trydenckim i ze swojej tradycyjnej przedsoborowej karmelitańskiej liturgii. I kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją, w której pojawia się na stronach diecezji oświadczenie, które uderza w siostry. Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, jakby o czym mówiłam wcześniej, to w opisie tego filmu umieszczę odnośnik do filmu z drugiego kanału, na którym szczegółowo omawiałam sytuację sióstr karmelitanek. Tym razem biskup Olson pomawia siostry o to, że posługują u nich kapłani, którzy są pozbawieni prawa do sprawowania sakramentów. Mamy wskazanych dwóch kapłanów, księdza Christophera Clay'a i księdza Marshalla Robertsa. Co ciekawe, w obu przypadkach właściwie nie ma wyroku sądu kościelnego. W przypadku tego pierwszego księdza Clay'a było nawet postępowanie takie cywilne, natomiast ono zostało umorzone i nie zostały mu postawione żadne zarzuty. Natomiast postępowania kościelne się przewlekają i tu można się zastanawiać, czy nie jest to także robione celowo, po prostu dlatego, że kapłani no, sprawują tradycyjną liturgię. Nie wiem, czy oni obaj, bo o nich jest bardzo mało informacji, w ogóle odprawiają Novus Ordo i czy przypadkiem nie jest tak, że konflikt jest właśnie o to oparty. Tak jak mówię, na razie mamy tylko tą informację, która jest na stronach diecezji. Przypomnę tylko, że biskup Olson już raz kłamał, pomawiając matkę przełożoną, matkę Agnieszkę Gerlach, o to, że złamała ślub z czystości, co oczywiście okazało się nieprawdą. Teraz więc brałabym tego newsa o tym, że kapłani z zawieszonymi uprawnieniami odprawiają msze święte w Karmelu w Arlington, również z pewną jednak taką rezerwą. Druga sprawa, siostry dominikanki Ducha Świętego, ta wspomniana przeze mnie tradycyjna wspólnota, która jest w łączności ze Stolicą Apostolską, jest w tej chwili poddawana bardzo ostrej presji ze strony Watykanu. Chodzi oczywiście o rezygnację ze mszy świętej wszechczasów na rzecz liturgii sprawowanej, prawda, posoborowo. Siostry wydały oświadczenie i pozwolę sobie teraz fragment tego oświadczenia Państwu przeczytać. Stolica Apostolska, nie prosząc nas o wyrzeczenie się vetus ordo, zaprosiła nas do refleksji nad tym, jak pokazać, nie tylko przy kilku zewnętrznych okazjach, ale także w naszym życiu klasztornym, że nie odrzucamy mszału rzymskiego zgodnego z novus ordo. Stolica Apostolska prosi, abyśmy od początku przyszłego roku liturgicznego, to jest 1 grudnia 2024 roku, stosowały kalendarz liturgiczny obowiązujący obecnie w Kościele Powszechnym dla obrządku rzymskiego. Jesteśmy również proszone, aby w naszych domach msze święte były odprawiane według Novus Ordo przez jeden tydzień w miesiącu, z wyjątkiem niedziel, podczas gdy w pozostałe 3 tygodnie i każdą niedzielę będzie stosowany vetus ordo. Znaczy, gdyby ktoś chciał to oświadczenie przeczytać, to odnośnik będzie w dokumentacji w opisie filmu. To, co tutaj widzimy, no to jest oczywiście tresowanie i taka próba pomieszania jednego z drugim, by zapewne z czasem wymusić na wspólnocie, żeby całkowicie przyszła na novus ordo. Tutaj dla osób, które mogą jakby nie rozumieć, o co chodzi z tym kalendarzem, to wprowadza kompletny chaos, ponieważ przedsoborowy kalendarz, według którego siostry odmawiają oficjum, no jest inny, bardzo wiele wspomnień czy nawet uroczystości wypada po prostu w innych terminach. Także będzie to kompletny chaos, będzie tak, że brewiarz nie będzie zgodny z tekstami i czytań i z Ewangeliami i oczywiście z modlitwami, które są w nowym rycie posoborowym. Ostatnia informacja, no mogłoby się wydawać, że pozytywna, wiele osób się ucieszyło, że
taka bardzo dynamiczna, tradycjonalistyczna wspólnota benedyktyńska, jaką są benedyktynki Królowej Apostołów, zakłada fundację, czyli nowy klasztor w Wielkiej Brytanii, konkretnie w miejscowości Colwich. Natomiast tutaj no, niestety jest taka rzecz, która budzi mój sceptycyzm. Tu obok widzą Państwo na zdjęciu arcybiskupa Bernarda Longleya, który siostry zaprosił. Siostry tam kupiły ten dawny klasztor, przez lata opustoszały, klasztor z kościołem. Natomiast no, odnośnie do biskupa Longleya, to proszę Państwa, no, jak się popatrzy, że to jest człowiek urodzony w roku 1955, czyli dzisiaj ma 69 lat, to oznacza, że za 6 lat nastąpi zmiana. I co to może oznaczać? No, wspólnoty kontemplacyjne, żeńskie, klauzurowe, zazwyczaj mają tak, że ordynariusz jest oddelegowany, jakby reprezentuje stolicę apostolską wobec wspólnoty. Co, no jak się Państwo już mogą domyślić, oczywiście oznacza, że jeśli trafi się biskup nierzeczliwie nastawiony do mszy świętej wszechczasów, do dawnej liturgii, w tym także oczywiście siostry odmawiają tradycyjne, przedsoborowe oficjum benedyktyńskie, no to może się okazać, że będzie dokładnie tak jak z tymi przed chwilą omawianymi dominikankami Ducha Świętego. Jak będzie, zobaczymy. Ja muszę przyznać, że pozostaję sceptyczna i trochę się siostrom dziwię, że tak skoczyły na taką głęboką wodę i jednak się zdecydowały na osiedlenie się w Wielkiej Brytanii w takiej diecezji, gdzie lada chwila będzie zmiana ordynariusza. Dziękuję za wysłuchanie tej wiadomości. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do subskrypcji. Z Panem Bogiem.